Jestem u Pit Bike Ridera. No cóż, może można powiedzieć, no stresuję się, nie mogę tak. Kogo tutaj mamy przed sobą? Cześć, to ja. Stary znajomy. Kopę lat my się nie widzieli. O, kopę lat. Odkąd przestałem jeździć na pitbajku, kupiłem nowego pitbajka. Polskiego. Polskiego pitbajka. Polskiego pitbajka. Sprzęt, który każdy dawniej chciał mieć. Marzenie niejednego po motorynce. Czyli jak widać, no nie tylko ja tutaj mam WS-kę. Pitbike Rider też jest taki super sprzęt zaopatrzony. A powiem ci, że nawet jest druga WS-ka jeszcze, tylko że dużo gorszym stanie. A no ta czerwona? Czekaj, czerwona była, no. W jakiej jesteśmy lokalizacji niestety nie możemy ujawnić, ale jest tu sporo miejsca. Co tam tworzysz? Ja? No. Ona nie była spalona, żeby się nie skłamać, 3 miesiące, 2-3 miesiące może. No. I po prostu wykręciłem świecę, bo kranik był cały czas odkręcony. No widać, że tutaj coś kapało. Będziemy, no to jest olej. Prawdopodobnie wiesz, co tutaj spod deka kapie. Wyjdzie w prawie. Jak to w WS-ce, nie? No jest, widać, że puszcza się tutaj. Wiesz dlaczego to jest speedbike? Zobacz sobie na kapturek. Czy rozpoznajecie to gdzieś, kurde, u Pitbike Ridera kiedyś? Kojarzysz ten kapturek? Ja kojarzę. Ale one są zarobiste, bo taki mięciutki tak, jest. Tak, on jest taki właśnie gumowy, fajny. I na wodę jest zajebisty. No. Breloczek. Ultra. Ale widać, że przynajmniej ja u ciebie na liczniku cokolwiek widać. Tak, u mnie to zmatowione jest. Ta WS-ka była mojego wujka. X lat temu, jak nie wiem, 10 lat temu, przypinaliśmy tu przyczepkę i nas wodził do lasu. E, pierdzieś, tak? No, tak. O kurde. Na kamień tam, wiesz gdzie. No wiem, no. Gdzie nagrywali filmik kiedyś. Dobra, spróbuję odpalić. Może odpalić na kopa. Kto wie? Ej, a czekaj, sprawdzałeś, bo wykręciłeś świecę, no. Coś tam pogrzebałeś, wkręciłeś? Iskry już porozmawiałem, bo to jest pewny sprzęt. To jest pewny sprzęt. Musi... Dobra, kopkę z lewej strony. Chyba nie ma różnicy w jakim położeniu. Nie, tam masz tylko światła, no, światła tak. I coś tam jeszcze było. Tam krótkie, długie, chyba tylko było. Śrubokręcie wkładowe. Nie silno. Ale tak nie, tak słychać, aby się miało odzywać coś. Albo po prostu jest mała kompresja. Nie, chyba jest zalana, jak stała tyle. No. Na polu chyba. Przytrzymał. Czekaj, jeszcze coś się otworzy. Masakra. Zimno. Pierdolisz. Nie no, coś ty. Za zimno jest na fali. Edy, spróbujemy tu. Tu jest dużo miejsca. W środku? Czemu nie? W sumie. Chłopie, kurwa, to jest WS-ka. Od rogu do rogu. To jest jak na hali, kurde. O kurde. BAP przede wszystkim. Wiem co. Tak. Najpierw spróbujemy od rogu do rogu. Jak nie, to dookoła, co? Można. Odłóż kamerkę. No. Jakbyś mi pomógł ją popchać. No już. No poczekaj, na razie spróbuję teraz. Spróbuję. Może odpalę. Na dwójce, nie? A ja wiem. Tylko, że jak się pojadę, to wyjdzie. Ej, gorzej jak odpali, kurde, zablokuje się gaz. Chyba nic z tego nie będzie. Dawaj, kurwa, pchnęcie. Ciul. Nie. Za mało miejsca. Dobra, wiem co możemy zrobić. Róbcie, opowiem ci.
Palmy maszyny. To jest głupi pomysł, ale zawsze jakiś jest. Od razu muszę powiedzieć widzom. I naśladujcie tego. Nie uczcie się tak. Naśladujcie tego. Dom motorem jeździć nie można. Ej, ale czy kiedykolwiek było w domu motorem jeździć? Bardziej WS są dwusuwie. Dawaj, palmy maszyny. To witam was po krótkiej przerwie. Niestety patrzcie jak Pit Bike Rider wygląda. O ciepier. Czemuś taki smutny, czemuś taki zły. To dla was była krótka przerwa. Ale dla nas to była godzina, może nie, męczarni, pchania tej WS-ki na zimnie. Ale jak na żużu się czułem, szczerze mówiąc. No. I zaleliśmy świeże paliwo. Wyczyściliśmy świece, to, tamto, siamto i niestety WS-ka odmówiła posłuszeństwa, ale żeby nie zostawiać was bez niczego, mam dla was taki jeden smaczek na sam koniec i zaraz to pewnie zobaczycie po cięciu, ale obstawiam, że do WS-ki i tak powrócimy, co nie? No oczywiście, czemu nie? Mile widziana łapeczka, komentarz. Jak będzie dużo łapeczek, to nagramy wspólne enduro WS-kami.
O, ewentualnie możemy tak zrobić. Tylko oczywiście, jak nam się uda, ten zabytek odpalić. No, jeszcze tylko pewnie są niektórzy zaskoczeni tym motorem z tyłu. No niestety, jak narobiliśmy tutaj kółek dość sporo, doszliśmy do wniosku, że musimy przyspieszyć trochę tempa, bo zaczęły nogi boleć, więc wziąłem tego ogarka, no i niestety próbowaliśmy troszeczkę też na lince go WS-kę pociągnąć, lecz no niestety nawet się nie odezwała. Dobra, to widzimy się za chwilę. Mówiłem, że nie zostawimy was bez niczego, więc patrzcie na to. Nie odpaliła zabytek. To też jest zabytek. Zobaczymy, czy to odpali. No, jak już pewnie obstawiam, że większość twoich widzów na pewno domyśla się po bryle, co to jest za pojazd. To jest autko mojego taty. W remoncie było 2 lata. Fiat 126P. Silnik 600. No i co mogę więcej powiedzieć? Zarejestrowany jako zabytek. Tak tata chciał, więc tak jest. Większość części oryginalnych, ponieważ żeby zarejestrować 84% musiało być oryginalnych części, czy tam 86%, już nawet nie wiem dokładnie. No, ale się udało. Możemy pokazać jeszcze silnik i przejdziemy do najważniejszego, bo na pewno na to wszyscy czekają, czy to odpali. Pokażemy. Bestia. Chłodzona powietrze. Tak. Jest taki znaczek 650, ale to... Tylko znaczek. Z tego co wiem, to były silniki chyba 600 i 650, nie? No jakoś tak. Już nawet nie wiem, ale mniejsza o to. Ej, ważne, że to maluch. No, ważne, że maluch i ważne, że chodzi jak maluch. Bagażnika, no pokażemy bagażnik. Jak już... Nie, że jak się mówi, że coś pokażesz, że tego nie pokażesz, to potem widzowie tacy, kurde, szkoda, że tego nie pokazał, nie? Cyk, cyk, cyk. Aj, a jak po co ci... prawdziwego Polaka przystało, jak cebuli musi być. Po co ci to cebula? No co, żeby nie leżała na ziemi. To sobie leży w maluchu. Wiesz, ile prawdziwy Polak je cebuli? Średnio 15 kg rocznie. Jeden worek potrafimy zjeść w skali roku. Ciekawostka. Ciekawostka. Opona. O, ładna. Do palenia będziemy latać. Wszystkie bokiem. Felgi ten... Maluchowskie? Tak. No elegancko. No i tak się Pit Bike Rider wozi. No, to dokładnie mój tata. Oto jego bestia. Tak się zamyka. No dobra, spróbujemy to odpalić. Ja teraz ją przekontroluję do przodu, żeby... O... Wiesz, dużo siły nie trzeba przykładać. Ej, teoretycznie to na popych spokojnie jedna osoba odpala. Powiem ci, że pewnie tak. Pokażmy jeszcze jak procedurę odpalania. Odpala. No bo to nie odpala się jak zwykłego sprzęta ówczesnego, czyli jak przekręcisz zapłon. Czyli. O, czy chcę. Maluch. Nie ma czegoś takiego. Nie ma, nie? To jest w sumie dobre dla złodzieja, nie? Bo się kurwa jak to się odpala, nie? A to jest tak. Z lewej strony mamy ssanie. Natomiast z prawej strony jest rozrusznik. I wystarczy tą wajchę. Ecie, panie, kurde, pali ładnie. Poli. Tak, odpalił bez problemu, aż sam się zdziwiłem, bo w sumie też chwilę stał. No nie tyle co WS-ka, ale stał. Nie, no dobra, czas na reklamę. Co tu masz ciekawego dla nas? Tak, no jak pewnie... Nie masz tam nic prywatnego odpalonego? Nie masz nic. Nie, parę osób może się domyślić. Będziemy teraz przynajmniej starać się co tydzień robić konkurs na zdjęcie w tle, bo chociaż tyle możemy dla was zrobić, takie urozmaicenie na grupie. I... Oczywiście, do której jest link na dole w opisie pod filmem. Klikajcie, wchodźcie, zapraszamy. I no,
Zasady są proste, żeby po prostu wrzucić jakieś fajne zdjęcie i zdjęcie z największą ilością łapek, serc czy serduszek, czegokolwiek tam po prostu wygrywa tydzień. A czemu z największą ilością łapeczek i tego wszystkiego? Dlatego, że pozwalamy wam wybrać zdjęcie, które wam się podoba. No. Nam też się niektóre podobają. Naprawdę pierwszy konkurs urządziliśmy, że my wybieraliśmy, lecz no niestety był taki problem, że było dużo fajnych zdjęć i ciężko było wybrać coś jednego, o tak można powiedzieć, nie? Tak, coś konkretnego, a tak to po prostu ktoś mógł się do nas przyczepić, że takie zdjęcie chwilowe wybraliście, więc teraz sami po prostu sobie wybierzecie zdjęcie. Tak, tak. No. I kiedy ogólnie wrzucasz na grupę post, pod którym? W czwartki. W czwartki, ale mniej więcej koło tak wieczorami? Nie, po południu jakoś. Jakoś tak, po południu. Mieli czas w czwartek na dodanie zdjęć i piątek jeszcze na... I właśnie tutaj chodzi o to, że najlepiej wtedy w czwartek gdzieś tak sobie wrzucić zdjęcie, ze względu na takiego, że jak wrzucicie pod koniec, to już troszeczkę macie tam kiepskie szanse, żeby nazbierać tyle. To nie chcę się teraz załatwiać, ale te pierwsze zdjęcia mają najwięcej lajków. No, właśnie o to chodzi, nim ktoś wcześniej, tym ma większą szansę, nie? No. Może jeszcze to jakoś tam wymyślimy, żeby zwiększyć szansę reszcie ludzi, ale jak... To po przerwie zapraszam, pokażę, mam jeszcze... Tylko super Bayer. Nie widzieliście, więc pokażemy wam, jak tutaj jest opatentowane mycie przedniej szyby, mianowicie guzik. Zwykły gumowy guzik, jak mieliście kiedyś na pewno w kosiarce jakieś, który trzeba wcisnąć i po prostu podpompować płyn. No i potem włączamy wycieraczki. No i co najlepsze, że nie zaciera się wam w żaden silniczek, ani nic, pompka. Chyba, że palca złamiecie. Zawsze nogą można naciskać. No i tak, z racji, że WS-ka nie odpaliła, więc odpaliliśmy tego maluszka. Stwierdziliśmy, że WS-ka to też zabytek, więc maluszek też zabytek, więc myślę, że wam się spodoba odpalanie przynajmniej samo. Odpalanie. Ogólnie to jest super Bayer. Rzadko teraz spotykane tutaj w okolicach, żeby ktoś miał już tak odrestaurowany sprzęt. Dobra, czekaj, bo już to widzę. Teraz dopiero wpadłem na to, już to widzę. No. Możesz powiedzieć, ile za tego sprzęta, za ile sprzedajecie? Tego sprzęta nie sprzedajemy. No, i o taką odpowiedź chodziło. Czyli od razu ubiegamy wasze pytania. Tak, właśnie, trzeba powiedzieć od razu, dobrze przemyślałeś. Nie sprzedajemy. O. Za żadne pieniądze. No. Chyba, że wymiana za 125. Też by wyremontowano. No. O jasne, wiem. Nie no, jak już się wyremontowało, to już... No nie bez powodu. Tak. Nie bez powodu. Nie dla kogoś. O, trzeba wyprowadzić pasyki. No, pan MRF nie ratuje swoją WS-kę, tyra, kurde, nie za ładnie wygląda. Może kiedyś, jak będą pieniążki, też się odrestauruje. No dobra, no taki krótki odcinek, nie wiem ile tam zmontujemy, ile to wyjdzie, bo u mnie te krótkie odcinki to po pół godziny są. No niestety. To jest inwencja twoja, ja tu nie mam wpływu na to. Jak nie masz wpływu? Już masz wpływ, bo jesteś gadam na odcinku. Cały czas. Dobra, już nie gadam, koniec no. Filmiku, nara. Gadamy dalej cały czas, no lusterka składane. No to no, musimy zakończyć ten odcinek, nie? Trzeba zakończyć. Jestem u Pit Bike Ridera. No cóż można powiedzieć, no. WS-ki mnie nie przewalili. Stresuję się, nie mogę. Maluszka mnie przepalili, fajnie chodzi. Ja jestem zadowolony. No. Więc wiecie co robić. Tak. Jak chcecie więcej takich wspólnych filmików, łapeczka, subskrypcja i komentarz. Pamiętajcie. Komentarz dla statystyk. Tak, dokładnie. I jak dacie, nie wiem ile masz łapeczek, ale jak dacie dużo łapeczek, dużo więcej niż pod każdymi filmikami, to kiedyś się przejedziemy tym maluchem razem. Ewentualnie można było taką akcję skołować, nie? No. Na pewno by się wam spodobało. I a propos filmiku z WS-ki z odpalania, to od was zależy, no, ale znając życie, ukaże się. No, na pewno. Postaram się jak najszybciej. Tak. Więc do następnego. Trzymajcie się. Hej.